Witamy w kolejnym odcinku Automix. Samochód, którym dziś się zajmiemy, nie będzie pochodził ze Stanów, natomiast będzie to japońska marka, która jest dość... ten model jest dość często widywany na naszych europejskich drogach. Nissan Juke. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 2011 roku i jest w dość ciekawej wersji, ponieważ z zewnątrz wygląda jak zwykły Juke, natomiast pod maską znajduje się silnik 1.6 turbo doładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 190 koni mechanicznych, dodatkowo wyposażony w napęd na 4 koła. Przejdziemy zobaczyć sobie, jak samochód wygląda w środku. Wnętrze nie różni się praktycznie niczym od zwykłego 115-kątnego Juke'a, jak na samochód tego typu miejski od Nissana. W sumie tak samo jak Micra, kształty deski rozdzielczej, środkowy tunel, dość obłe, w zasadzie niespotykane w innych markach. Jak się domyślacie, samochód ma już zamontowaną przez nas instalację gazową. Jak każdy inny, został wylitrażowany. Przejechaliśmy tym samochodem 200 km autostradą z prędkością między 140 a 150 km na godzinę. Spalanie, jakie udało nam się w tym przedziale uzyskać na 100 km, to 10,5 litra gazu, pobierając przy tym 1,1 litra benzyny. Przejdźmy zobaczyć teraz, jak wygląda cała instalacja. I tutaj, jak w każdym poprzednim odcinku, muszę się powtórzyć, ponieważ nie widać w ogóle zabudowanej instalacji. Dosłownie nawet przewodów tutaj nie widzę, żeby były jakieś dodatkowe poprowadzone. Zobaczmy bagażnik. Zbiornik zamontowany w miejscu na koło zapasowe o pojemności 69 litrów. W zupełności wystarczy na jazdę w mieście, jak i na autostradę. Zobaczymy teraz, jak wygląda zabudowa pod klapką. W tym miejscu również udało się zamontować pełne złącze do gazu, nie stosując nawet specjalnego dystansu. Jest tutaj na tyle płytko, że bez problemu można było zmieścić złącze i można bezpośrednio przykładać pistolet do tankowania. Jak widać, jeśli posiadacie jakiś samochód droższej marki z nieco większą mocą, trzeba uważać na tak niepozorne samochody, bo można się bardzo mocno zdziwić, ruszając spod świateł. W dzisiejszym odcinku to tyle. Poznaliście naszą kolejną realizację, parę danych technicznych o tym samochodzie. Mam nadzieję, że tak nietypowych i niepozornych samochodów będzie u nas jeszcze więcej. Do zobaczenia.